jesteś? Zalud! Czego? Dobre macie jedzenie? To zależy. Jednego dnia to jest mięsiwa pod dostatkiem, a na drugi raz kasza i to bez skwarków. Ale na wojnie to się można upaść tylko na cudzym wikcie. Salut! Salut! Czego chcesz? Słyszałem, że gdzieś niedaleko spalono Sabrinę Glebisik. Nad rzeką. Ludzie do dzisiaj tam chodzą. Po co? Mówią, że to przynosi szczęście, ale ja tam w gusła nie wierzę. Czego chcesz? Jak nastroje? Dobre żarcie, dobre picie, a i pochędożyć jest gdzie. Czego wojakowi więcej trzeba? Boga! Znam cię. Ano, spotkaliśmy się w Wyzimie. Pracowałem dla Salamandry i cudem uszedłem przed waszym gniewem. Zmądrzałem od tamtego czasu i jeśli pozwolicie, mam tu taki drobiazg. Ostatnią pamiątkę z tamtych czasów. Weźcie i nie chowajcie urazy. Nie chowam urazy, a pamiątkę chętnie przyjmę. Weźcie i niech wam się szczęści. Salut! Wypad! Gotowy do akcji! Wypad! Wiedźmin! Gotowy do akcji! Witam! Witam. Po co poszedłeś na plażę? Tam jest dom, w którym zatrzymaliśmy się podczas poprzedniej wyprawy Henselta. Mój oddział wypatrywał, czy siły Demavenda nie próbują sforsować rzeki. Chciałem powspominać dawne czasy. Czyli brałeś udział w kampanii sprzed 3 lat. Czy brałem udział? Ledwo uszedłem z życiem. Uratowała mnie Liwa, burdelowy medyk. Chcesz dowiedzieć się więcej? To gadaj z nią. O obozie wie wszystko. Na wiosce takich nie było. A ty skąd się tu wziąłeś? Pozdrawiam. A ty co? Pozdrawiam. Salut. Czego? Mogę z nim pogadać? Jesteś w porządku. Słyszałem, że pomagasz naszym. Gadaj se. Tylko się streszczaj.
Byle setnik nie widział, bo jajca urwie. Adry! Blede! Vatgern? Czego chcesz? Informacji. Należysz do komanda Jorveta? Tak. I jestem z tego dumny. Jorvet mnie pomści. Być może. To przeze mnie zostałeś złapany. Nie rozumiem. To ja uprzedziłem Jorveta o zdradzie królobójcy. Dzięki mnie twój wódz żyje. Kłamiesz. Nie jesteś jednym z nas. Nie mówiłem, że jestem. Nie interesuje mnie ani wasza walka, ani ludzi. Mam swoje cele. Ścigam królobójcę i potrzebuję informacji. Pomożesz mi? Znasz starszą mowę? Nie chcę nic zdradzić, Duan. Deteram in random hest. Have the Saler Maes heb the Mevens lecht. Sier. Et te dwerleto chemest herte denver neavert. Erd drech eb Duan. Serit et egen vadgerne este. Den arton eg verd. Wise egen. Erle egen. Pen hetmer. Den daremendinf. Dach me merd. Tenny derme hest? Tenne selle. Wede sale ene sedei. Wenne a seddenert. El. Ne a teme. Ne a sejere. Ele ser? Me ken. Bea het tet feine sert. Serit ne a ure sene het. Te a pegen gerte sed ene teretuan. Kaem hest et erne möte derm. Rede? Ke dieble es rede varnel? Vesene tretuan der henne henselt, gerle verte henne. Den derme elste ter henne, nea eserte. Nen mer sa sea hert. Vesene trenne des. En hert heb kien, es me gött vert. Si es et a keine diavl, et es arte gret. Kiens techt trech. Vesene trich gleit. Vekelje lech. Tene heset se me. Nema hert. Este vert heb hen ken est. Quintis ken. Den ken me til mer dare. Dare eb vadgern. Va feil. Ken alle hen linge vadgern? Nem secht. Egen et serit es elken. Es elken er. Vetene mecht Gwynblade. Sites teb ketes entrecht vines. Va feil. Pastel Gwynblade. Niecht. Salut! Grabula! A ty się bremany trzepiesz. Co mam robić? Czekania się była opadnie, doprowadza mnie do szału. Adrin! Sip, 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 sip! Adrin! Adrin! Sip, 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 sip! Wiedźminie, uganiasz się po wertepach za potworami. Jak spotkasz dwóch wojaków, powiedz im, że jak nie wrócą na apel, to im nogi z życi powyrywam. Co oni tam robią? Co i róż, jakiś jełob wymyka się z obozu i zapuszcza w wąwozy. Być może już nie wrócą. Wszystko jest możliwe. Ale mam nadzieję, że zwyczajnie się pochlali i śpią gdzieś w krzakach. Zobaczymy, może na nich trafię. Powodzenia, równy z ciebie chłop. Aha, jak ci się uda, nagroda cię nie minie.
Kur... Znowu kamień. Noż, kur... Znowu kamień. Baldrin! Sip, 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 sip! Baldrin! Czego chcesz, Jedźminie? Widać, że kochacie waszego króla. Jest jak ojciec. Podejdzie, pogada, po ryju poklepie, imiona pamięta. Ale niełatwo sobie na to zasłużyć. Trzeba się w boju wykazać. Mogę się pochwalić, żem już trzykrotnie był wyróżniony. To wielki zaszczyt dla tak skromnego żołnierza. Ostatnio raz było, jakeśmy to już szli. Chłopek zatruł swoją studnię. Kilku zmarło, wielu chorowało. Afficikowałem tę wioskę. Król był zadowolony, bo pokazówka była taka, że nawet nasi się bali i dwa dni było bez burt. Podszedł do mnie, walnął mnie przyjaźnie w brzuch, zaśmiał się i powiedział: niezły z siebie skurwiel! Gdybyś nie urodził się na świńskim gnoju, byłbyś pewnie królem! Taki on już jest. Ludzki, potrafi okazać serce. Będę uważał na ogień. Bywaj. Czego chcesz, Jedźminie? Pokerek? To co, gramy? Odegram się.